komu zależało na jej śmierci. Nie wiem, ale naprawdę to mówić każdy z nas, ty, ja, kolega. Co to za dziwny typ? Zapraszam na zajęcia. Cholera, i znowu nie przygotowałem. Wszyscy wiemy, co się stało, ale teraz zajmijmy się nauką. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Na zajęcie dzisiaj mieliście przeczytać o reportażu. Słucham. Czy pani myśli, że w takim nastroju można myśleć o zajęciach? Pani nie widzi, jak każdy tutaj wygląda, przeżywa? Pani nie ma serca? Pani nic nie widać. Jak pani może? Mieliście przygotować. To Brooke miała przygotować, jej już z nami nie ma. Jak pani tak może w ogóle? Nie płacz, spokojnie. Ja sobie z tym już nie radzę. Czyli nikt nie jest przygotowany, tak? Przez takie wypadki nie będziemy zmieniać zajęć. Jestem detektyw Thomas. Czego pan tu chce? Proszę wyjść, prowadzę zajęcia. Zostałem wynajęty przez rodzinę zamordowaną. Sprawa nie została wyjaśniona. Proszę sobie nie przeszkadzać. Nie, w sumie musi pani sobie przeszkodzić. Zadam tylko kilka pytań. Czy pan nie rozumie, że ja teraz prowadzę zajęcia? Proszę stąd wyjść. Interesujące. Jak to detektyw? Skąd? Jak? Co? Nie wiem, pierwszy raz go widzę. Ciekawe, ile się nam udali. Znowu się nie przygotowaliście. Ja nie wiem, z kim ja pracuję. Za tydzień to zweryfikujemy. Proszę wejść. Nareszcie wolni. Czy teraz już mogę? Jak pan musi, to proszę. Co może pani powiedzieć o Brooke? To była bardzo dobra studentka, moja ulubiona. Nie mam pojęcia, kto mógłby ją skrzywdzić. Tak? A słyszałem, że nie cieszy się pani zbyt dużą popularnością wśród studentów. Słucham? To jakiś absurd. W zeszłym tygodniu wygrałam plebiscyt na najlepszego nauczyciela. Skoro tak pani twierdzi. Zaraz prysznic wezmę, to się odpręży, wiesz? O, może pójdę z tobą? Ja bardzo chętnie. Ale wiesz, idę do męskiego. Nie szkodzi. Tam są koledzy. Wszyscy będą widzieć. Ale tutaj jesteśmy sami. No w sumie tak. Rich, co ty tu robisz do cholery? Wystarczy cię zostawić na jeden moment, a ty już mnie zdradzasz? To nie tak jak myślisz, kotku. Przecież to nic nie znaczy. Ta, nic nie znaczy. Masz trening? O 16. Przyjdziemy. Uspokójcie się, idzie nasz pan detektyw. Zadam tylko kilka pytań. Jakie były relacje między wami a wykładowcą? Sam pan widział tą wredną babę profesor Stefani. Czasami patrzyła, jakby nas nienawidziła z głębi serca. Nie przesadzaj, wszystkich nas traktuje tak samo. Widzę, że już przeszłaś z panią profesor na ty. I dobrze wiesz, że tylko ciebie traktuję normalnie. Ostatnio dostałaś 2 piątki z kolokwiów. Czym objawiała się ta nienawiść? Mnie nie lubię ja najbardziej, ale zaraz, zaraz. Po co te wszystkie pytania? Do czego to ma prowadzić? Wszystko prowadzi do końca. Zastanówmy się nad tym sami. Ten detektyw to jakiś idiota. Chyba był najtańszy. Nie było kogoś innego?
Podobno Rutkowski był zajęty. Słyszałam, że coś w Sosnowcu. Widzę, że macie wszyscy bardzo dobre humory. Lepiej zastanówcie się, kto mógł ją zabić. To była nasza koleżanka. Chyba jednego nas tu za dużo. Ja tam wiem swoje, to na pewno była robota Stefanii, nikt mi inaczej nie powie. Nie byłaby do tego zdolna. To na pewno Rich. On nie mógł tego przeżyć, że ona go rzuciła dla Torna. Zostawcie Richa w spokoju. Ktoś, kto wygląda jak anioł, nie mógłby nikogo zabić. Rzucacie oskarżenia na lewo i prawo, a tak naprawdę to może być ktoś z was. No hej. No, zaraz będę. Dobra, muszę lecieć. Trzymajcie się. Dzień dobry, tutaj profesor Stefani Forrester. Dzwonię z zapytaniem, dlaczego na uczelni jest detektyw? To i tak do niczego nie prowadzi, a wśród studentów panuje nerwowa atmosfera. Przepraszam, ale co pani mi insynuuje? Ja niczego nie ukrywam, ale jeżeli tak pani bardzo na tym zależy, to niech detektyw chodzi i wszystko sprawdza. Życzę miłego dnia. No bezczelne. Ale o co ci chodzi? Nie z zasady, że nie tyka się laski przyjaciela? Ale ja ją kocham. Co mnie to obchodzi, że ty ją kochasz? Widocznie byłeś dla niej za słaby, frajerze. To się jeszcze okaże. Miej swoje nadzieje. No. Hej, Alan. Impreza? Akademik? Sobota? Wieczór? Dobra, wpadnę do ciebie wcześniej i obrócimy flaszkę. No, świetnie. No to jesteśmy umówieni. Będzie niezła zabawa. Na razie. W porządku? Okej? W porządku? Tak bardzo tęsknię za Brut. Czemu już między nami nie ma? Tak bardzo za nią tęsknię. Ale nie sądziłam, że byliście tak blisko. Tak, ale co ja najlepszego zrobiłem? No co zrobiłeś? Markus, co zrobiłeś? Ej, Markus! Cześć. Co, już idziesz? Nie wiesz co, jeszcze czekam na Ridge'a, mam z nim sprawę. Aha, dobra, ja będę uciekał. Dobra, to cześć. To co zwykle, spod lany. Proszę chwileczkę poczekać. Proszę bardzo. Co to ma być? Plastikowy kubek? Co to za knajpa?
to mógł ją zabić. Rich? Nie, przecież to debil jest. Zależy mu tylko na siłowni czy liderkach. Stefani, ta jędza? Nie. Po co? Mogła ją uwalić. Przecież to wykładowczyni. Jest jeszcze Markus. Taki niepozorny. W sumie najbardziej mi pomagał. Zupełnie jakby chciał, żeby na kogoś padły podejrzenia. Impreza, tak, pamiętam, było całkiem dziko. Tak, ale co ja najlepszego zrobiłem? Ale kurde, coś jest... Taylor! Zabił, wiem! Gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie pan jest? Ja jestem pod biblioteką. Szybko! Witaj, Taylor! Chyba musimy porozmawiać o wczorajszej imprezie, czyż nie? Ale o czym ty mówisz? Ja nie pamiętam, w ogóle wszyscy byliśmy pijani przecież. Tak, ale chyba mi się troszeczkę język rozwiązał i nie jestem pewien, czy nie powiedziałam czegoś, co... Nie! Markus, nie! Na pewno ja naprawdę nic nie pamiętam. Naprawdę? Nic nie pamiętasz? Ale w ogóle nie, to była impreza, wszyscy byli pijani! No, ty się sama zachowujesz, jakbyś dzisiaj nie była na imprezie, jesteś bardzo nerwowa. Coś się stało? Może projekt zrobić, mam deadline, wiesz, muszę zrobić. Bardzo się spieszę do biblioteki teraz. Rozumiem, ale może ci potowarzyszę w inne miejsce. Ale naprawdę, nie trzeba. Gdzie jedziesz? Gdzie my jedziemy? Markus, co się dzieje? Spokojnie. Markus, ja chcę wysiąść. Spokojnie, Taylor, masz... Ale ja chcę wysiąść, puść mnie! Puść mnie, ja chcę wysiąść! Wiesz, gdzie my zamierzam takim co czynić zabawnym. Po co ci ten nóż? Co ty robisz? Pozostawiam to swojej wyobraźni. Dogadamy się, naprawdę przestań. To jest zabawne, przestań. Znam, byłeś sprytny. Prawie dałeś mi się zwieść, ale na szczęście jak zwykle poradziłem sobie. Nie wiem, czy to uznać za komplement, czy za obelg. Płynąco pod pan. Od ciebie! Najpierw Brooke, potem Taylor. Na szczęście udało mi się rozwiązać całą sprawę. Przyznam, to było bardzo sprytne, ale no nie dałeś rady. To ja wygrałem. Weź się pan zamknij. Po prostu wsadź mnie do więzienia, jak trzeba. Przykro mi.